Mamy dzisiaj okazję jeździć Mercedesem Citanem Tourerem, więc wersja osobowa, ale nie mniej praktyczna jako samochód dostawczy. Bardzo ładnie się prezentuje. Bardzo fajnie jeździ z silnikiem 1.2 turbo. Jest całkiem żwawy, ale to też nie jest samochód ciężki. Automat świetnie sobie daje radę i dobrze czyta zamiary kierowcy. Jedziemy dzisiaj Mercedesem Citanem Tourer, więc wersją całkowicie osobową, 1.2 turbo, 114 koni. Samochód mały, lekki, jak na nasze testy, to naprawdę osobówkarz. Ciężko sobie wyobrazić, żeby tu coś wozić większego, chociaż tylną kanapę można złożyć fajnie i naprawdę coś przewieźć. Samochód bardzo dobrze się prowadzi, Mercedes troszkę usprawnił, troszkę ulepszył zawieszenie, więc bardzo fajnie ono pracuje. Bardzo dobrze wybiera nierówności, jednocześnie jest dość sztywne. A przy okazji mamy lekkość jazdy i tą dynamikę z kompaktu raczej niż z małego samochodu dostawczego. Łatwo go wyczuć praktycznie po teraz już leci 500. km naszego testu i już praktycznie się jeździ jak swoim. Skrzynia pracuje bardzo, bardzo dobrze. Jak widać, samochód łatwo się rozpędza. Bardzo dobrze radzi sobie na zakrętach, właśnie przez tą lekkość. Można troszkę poszaleć. Więc jeśli chodzi o właściwości jazdy, to naprawdę dobry samochód. Tak naprawdę w czasie jazdy największym mankamentem jest radio i w ogóle cały ekran inforozrywki, jak to można nazwać, ponieważ bardzo ciężko się je obsługuje. Jest to ekran dotykowy, ale na tyle mały i na tyle to oprogramowanie jest nieczytelne, że ciężko się z tego korzysta. Ja brak wielofunkcyjnej kierownicy dodatkowo utrudnia całość. Oprócz tego, tak jak w Mercedesach, mamy wszystko w jednej manetce, wszystkie funkcje, czyli wycieraczki przód, tył, światła drogowe, krótkie spryskiwacze. Mamy w jednej manetce, po jednej stronie, tutaj jest pusto. No, ma to swoje plusy i minusy, można mieć loda w czasie jazdy i wszystko jedną ręką obsłużyć, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Najpierw obejrzeć sobie tą manetkę i sobie przypomnieć, jak to w Mercedesie jest skonstruowane. Jedziemy Mercedesem Citanem Tourerem i ma on specjalną funkcję. Można wyciągnąć panoramiczne okno na specjalną okazję safari. Możemy sobie nagrywać okoliczną przyrodę przez okno. Możemy wychylić się z aparatem, podziwiać przyrodę, podziwiać Mercedesa. Na to pozwalają panoramiczne okna z przodu. Wnętrze Mercedesa Citana. Deska rozdzielcza dość skromna. Główna faktura plastiku, taka dość zwyczajna, twardy plastik. Na drzwiach troszkę inna faktura, trochę ładniej to wygląda po prostu, bo jest inne. Normalne przełączniki, wszystko na wyciągnięcie ręki za kierownicę. Dwie manetki tylko po lewej stronie i pokrętło do regulacji świateł, ustawienia świateł. Na drzwiach kontrola nad wszystkimi szybami, wszystko je w
w testowanym modelu elektryczne, w drzwiach schowki na butelkę i drobne rzeczy, takie jak portfel. Tutaj akurat automatyczna skrzynia biegów, bardzo fajnie pracuje z tym silnikiem. Mankamentem jest oto to radio, które gdyby ograniczyło się do bycia radiem, wszystko było w porządku, ekran jest dotykowy, ale bardzo mały, ma opcję mapy i nawigacji, ale muszę powiedzieć, że nie wiem, jak producent wyobrażał sobie pracę z tym, z tą nawigacją, bo tak wygląda pięciocalowy telefon przy tej nawigacji, więc taki uchwyt jest w Citanie niezbędny, jeśli chcemy używać nawigacji. Oprócz tego w wersji Tourer szyby, okna panoramiczne nad kierowcą i pasażerem, szyberdach nad kanapą, otwierane elektrycznie szyby także z tyłu, z dwóch stron przesuwne drzwi. Pasażerowie mają dodatkowo dostęp do gniazdka 12 V, bardzo przydaje się w czasie jazdy. I mamy do dyspozycji schowek pod nogami pasażerów. Też bardzo przydatna rzecz na jakieś drobne rzeczy albo na jakieś stałe punkty jak apteczki. Jeśli chodzi o schowki, to oprócz uchwytów na kubki w ilości dwóch albo na jakieś drobne rzeczy, mamy naprawdę ogromny tutaj schowek w podłokietniku. W skali wrzucę jogurt i nie tam. To jest naprawdę przestrzeń bez dna. I standardowy duży schowek przed pasażerem. Bagażnik Mercedesa Titana jest całkiem spory. Naprawdę mamy tutaj sporo miejsca. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, po rozłożeniu kanapy mamy bardzo dużą przestrzeń bagażową, foremną, prostokątną. Spory plecak tutaj ginie. Możemy oczywiście zdjąć półkę i mamy możliwość zapakowania go pod szybę, pod dach. Kanapa składa się w podłogę, tworząc płaską powierzchnię z bagażnikiem. Bardzo dobrze dopasowuje się fotel do podłogi. Teraz jest złożona tylko jedna część, ale wszystko tutaj bardzo fajnie składa się w jedną powierzchnię, więc spokojnie przewieziemy duży gabaryt, bo przestrzeń bagażowa po złożeniu kanapy jest foremna.